Na gminie, każdej gminie spoczywa obowiązek zapewnienia lokali mieszkańcom. To są głównie lokale dla mieszkańców, którzy nie są w stanie zaciągnąć kredytu i wziąć sobie pożyczki na to, żeby kupić mieszkanie, ale to są też mieszkańcy, którzy mają te wypowiedzenia trzyletnie na przykład z prywatnych kamienic. I także miasto im musi zapewnić mieszkania. Aby uzyskać pomoc mieszkaniową gminy, należy spełnić dwa podstawowe kryteria. To jest niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz kryterium niskiego dochodu. Przykładowo niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe to są takie przypadki jak na przykład zamieszkiwanie w lokalu, który nie nadaje się ze względów technicznych na stały pobyt ludzi. Jeżeli chodzi o kryterium dochodowe, to kryterium dochodowe uzależnione jest od wysokości najniższej emerytury. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego to jest 200% najniższej emerytury, w przypadku gospodarstwa dwuosobowego 175% najniższej emerytury, a w przypadku więcej niż dwuosobowych gospodarstw to jest 150% najniższej emerytury na każdego członka gospodarstwa domowego. Ja mieszkałam 72 lata w Łagiewnikach, na ulicy Wedry, także no, ciężko to było się przyzwyczaić, ale w tej chwili dobrze jest, fajnie, fajnie jest. Sąsiedzi mili. Tak i tak, panie widzi, każdy tam coś tylko zamienimy, jak mamy czas, to idziemy jedno do drugiej. No. Stołeczek, krzesełko, kawka, czy tam coś. Ogródeczek. Ogródeczek. To jest dosyć małe osiedle, można powiedzieć, bo spokojny przede wszystkim. Zaplanowane i realizowane inwestycje na dzień dzisiejszy mamy trzy. Zrealizowanych to jest ulica Zalesie, planowanych do pozyskania tam jest 350 lokali. Rozpoczęty ta realizacja to jest ulica Wańkowicza i tam jest planowanych 170 i przy ulicy Fredry około 48 lokali. Jest tego trochę i naprawdę jest czym się pochwalić, bo to są wszystko bardzo wysokostandardowe bloki. Czy możemy określić jakiś limit, po którego wyczerpaniu powiemy dość, więcej mieszkań nam nie potrzeba? Wie pani, ja się obawiam, że nie. W momencie, kiedy zaczynałem kadencję w 2002 roku, była kolejka oczekujących około 3000 osób. Zapewniliśmy już, kupując także mieszkania, ponad 3000 mieszkań i w tej chwili kolejka wynosi prawie 3000 osób. Także to jest bardzo długi proces. Thank you.